kochani, cześć, witajcie. Dzisiaj na kanale Poziomka ogromny zestaw. Mam dla Was wielki karton z zestawem Play-Doh Sweet Shopee. Dzisiaj będziemy robić lody. Jeszcze na moim kanale nie było takiej ogromnej maszyny do robienia przepysznych deserów lodowych, więc koniecznie zostawcie kciuki do góry, a ja zapraszam Was do oglądania. Tak prezentuje się moja maszyna i jest naprawdę gigantyczna. Pierwsze co widać to to, że jest dosyć wysoka, no i ma tutaj wbudowaną taką fajną wajchę, którą możemy poruszać i to właśnie dzięki niej będziemy mogli robić desery lodowe, które będą mogły być zrobione na przykład w takich wafelkach albo w kolorowych takich szklanych czy też plastikowych pucharkach. Do zestawu jest dołączonych mnóstwo elementów, więc teraz przygotujmy naszą maszynę i zacznijmy zabawę. Na początek zmontujmy taką wyciskarkę. Tutaj wkładamy zielony element i to na samą górę. Konieczny jest również stojak na wafelki. Wafelek w kolorze zielonym jeszcze i w kolorze niebieskim. Takim oto szybciutkim sposobem możemy zacząć zabawę. Bierzemy taką specjalną formę i do niej wkładamy ciastolinę. Ja akurat sięgnęłam po ciastolinę w kolorze niebieskim, więc na początek zrobimy właśnie lody niebieskie. Cała ciastolina musi wylądować tutaj w środku i musi być dosyć sporo, aby ten deser lodowy był duży. Upychamy. Teraz musimy to zamknąć i taką przygotowaną formę z ciastoliną kładamy tutaj do tej dziury. Musi wejść do samego końca. Na dole musimy ustawić naczynie, czy też to będzie pucharek, czy też może wafelek. Ja chyba wybiorę taki przeźroczysty pucharek. Zainstaluję go tutaj. Wystarczy obniżyć na dół tę wajchę, a na dole powinny wyskoczyć nam lody. Ja, robimy próbę. Czy to działa? Wow, zobaczcie, ale czad! Faktycznie! Nie dość, że lody same wyskakują, to jeszcze maszyna się obkręca. Naprawdę wyglądało to bardzo profesjonalnie. Lody już są w moim pucharku. Należy teraz zrobić tylko jakieś ozdoby. Sięgnę po różową ciastolinę. To jest ciastolina Play-Doh Plus, czyli ta taka mięciutka, taka bardzo soft, delikatna. Nią się właśnie idealnie robi dodatki. Muszę tylko poszukać na tej maszynie jakichś ciekawych wzorów. Mam tutaj mnóstwo ich do wyboru. Są serduszka, ciasteczka, kokardki, cukierki. Tutaj wszędzie na górze mamy na przykład, o, taką muszelkę. Chyba zrobimy różowe muszelki. Zobaczcie, takie malutkie. Musimy teraz delikatnie wyciągnąć naszą ciastolinę. I muszelka, zobaczcie, jest gotowa. Muszelki wylądują tutaj na samej górze. To będzie chyba taki wakacyjny deser lodowy. I jeszcze z zielonej ciastoliny zrobię kolorową zieloną posypkę. Wszędzie tutaj te kuleczki będą przyczepione. I możemy się zabierać za kolejne desery lodowe. A Wy szybciutko, kochani, piszcie mi na dole w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony deser lodowy. Przypomnijcie sobie lato, gorące słońce, wakacje nad morzem, wakacje na pięknej plaży i napiszcie mi, jakie lody najczęściej w te wakacje jedliście. Kolejne lody, no to kolejna porcja ciastoliny. Musimy wyciągnąć nasz pojemnik, wyczyścić go z tej niebieskiej ciastoliny i do środka włożyć kolejny kolor. Ja myślę, że zrobię teraz lody dwukolorowe. Biało, różowe. Więc wyciągamy ciastolinę. Odrobinę białej. Odrobinę różowej. I musimy to teraz jakoś tutaj fajnie wymieszać. Może tak na przemian będziemy kłaść te kolory. Z takich paseczków to zrobimy. Znowu odrobina różowego i jeszcze na sam koniec odrobina białego. Szczelnie zamykamy i nasza forma jest gotowa. Wszystko ląduje tutaj w odpowiedniej tej takiej jakby dziurce. I wybieram sobie teraz wafelek. Czy uda się go tak dołem wyciągnąć?
O, zobaczcie jak fajnie, idealnie można go tak wyciągnąć, więc instaluję go tutaj teraz na dole. I uwaga, patrzymy na deser. Wow, zobaczcie jak to pięknie wygląda. Włożyłam nieco więcej tutaj ciastoliny, więc ten deser lodowy jest o wiele większy. Teraz ostrożnie musimy wyciągnąć nasze lody. Najpierw wafelek. Wow, zobaczcie jak to apetycznie wygląda. Lody chyba waniliowo-truskawkowe, idealnie wyciśnięte. Myślę, że nawet tutaj nie potrzeba żadnych dodatków do tego deseru, ponieważ wygląda on naprawdę super. Czyściłam już idealnie foremkę, wyciągnęłam ją i robimy kolejny deser. Znowu to będzie coś kolorowego, tym razem chyba smak bananowo-jagodowy, bo wybrałam kolor fioletowy oraz żółty. Teraz zamykam formę i możemy jeszcze dodatkowo tutaj na górze upchać jeszcze troszeczkę ciastoliny, żeby tych lodów było jeszcze więcej. Wkładamy do środka. Aha, no właśnie, teraz wybiorę taki zielony pucharek. Tu jest specjalne miejsce na to. Nasz pucharek może się obracać. Ja naciskam wajchę i uwaga, czy wyjdą przepyszne lody. O, zobaczcie, jak super to wygląda. Wow, i mamy nasz kolor żółto-fioletowy. Ostrożnie, kończymy. Wyciągam tutaj końcóweczkę. I możemy wyciągnąć nasz deser. Ostrożnie. Wow, wow, ale ogromna porcja lodów. Zajmiemy się tą maszyną. Wyciskamy ją. I do środka musimy włożyć ciastolinę dzięki tej maszynie. Będziemy mogli zrobić posypkę jakąś kolorową. Ja wybrałam kolor żółto-zielony. Jeszcze odrobina zielonego tutaj. Wkładamy końcóweczkę. To zielone jest bardzo ważne, aby zrzucić tutaj na dół i mocno zakręcić. Kręcimy teraz naszą korbką. Na dole powinna się pojawić kolorowa posypka. Czy się uda? Wow, zobaczcie, jakie lecą kawałeczki ciastoliny. Najpierw trochę żółtej. Zaraz powinna się zielona pojawić. O, jest i zielona. No dobra, wiecie co? Trochę mi za dużo wyleciało tutaj na boki. Widzicie, wszędzie po prostu jest ta kolorowa posypka. Dołożę ją jeszcze troszeczkę na mój deser. No i chyba z taką kolorową posypką na pewno każdy by się skusił na takie lody, nawet teraz, gdy na dworzu jest troszeczkę zimno. Powiem Wam szczerze, że zestaw, który Wam dzisiaj pokazałam, jest chyba jednym z lepszych zestawów ciastoliny Play-Doh, w którym możecie się bawić w jakieś kuchenne wyzwania, robić ciasteczka, lody czy też inne desery. Mi się bardzo podobało, a jeżeli Wam również, no to napiszcie mi o tym na dole w komentarzu. Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i wpadnijcie na kanał Bajkowo TV. Tam również codziennie pojawiają się nowe odcinki. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was, kochani. Pa, pa!